Cześć i witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Mandy, a dzisiaj będziemy nagrywać filmik, który chciałam nagrać już mega bardzo dawno. Pamiętam chyba nawet to było rok temu, w święta pamiętam. Pisałam do moich znajomych, czy wyrażają taką zgodę, żebym mogła udostępnić te rzeczy, które dzisiaj będę udostępniać. I są to mega prowokujące dla nas wszystkich, dlatego wolałam się upewnić, czy każdy na pewno chce. Także tutaj, jeśli są jakieś osoby, które myślą, że na przykład typu Kwiat czy Paula nie wyrazili zgody, nie skontaktowałam się chyba z dwoma osobami, ale mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko. Tak jak pewnie po tytule widać, mam tu swojego laptopa i kochani, dzisiaj będziemy wchodzić na mojego starego fotobloga. Jeśli ktoś nie wie, co to w ogóle fotoblog jest, dawniej nie było Instagrama, kochani, i dawniej zdjęcie dodawało się na fotobloga. Codziennie z jakąś mega wielką notką, tak jak na bloga, co się po prostu działo. To było po prostu, o, jakbyśmy połączyli Snapa i Instagrama w jedno. To tak to właśnie wyglądało, że pisaliśmy notki o wszystkim. Ludzie nas wręcz prosili o takie rzeczy, żeby pisać, co nadal mnie mega dziwi, że ludzi naprawdę sporo to czytało, ale potrafiło miesięcznie wchodzić około 1 000 000 osób, co jest mega, mega, mega szalone. Do tej pory mam jeszcze jakieś niezaakceptowane komentarze, trzeba było akceptować komentarze. Dobra, kochani, idziemy do jednych z pierwszych zdjęć, które wybrać. Pamiętam to zdjęcie, ja w ogóle dawniej było bardzo popularne, coś takiego jak Side Models, nie wiem czy kojarzycie. Było to po prostu to, jak teraz jest Tumblr Girl. To dawniej tak były Side Models, czyli dziewczyny, które robiły sobie zdjęcia, i zawsze one były jakoś mega fajnie przerobione. I pamiętam, była też taka strona na Facebooku, grupa na Facebooku, na której ja byłam. Na Facebooku albo na Twitterze, już nie pamiętam. Chyba na Facebooku to było. I ja pamiętam, dodałam, zawsze dodawałam tam swoje zdjęcia, oni zawsze wybierali jakieś tam najlepsze, najładniejsze dziewczyny i przerabiali im te zdjęcia. I moim marzeniem zawsze, pamiętam, wtedy było, żeby oni wybrali moje zdjęcie i przerobili. I któregoś dnia główna adminka wybrała to zdjęcie. Jest nawet napisane: jestem w szoku, moje zdjęcie zostało przyjęte do Side Models i przerobione przez nie. Pierwszy raz. Do tego 42 osoby to lubią. O Boże, to jest jakiś stary cover Kwiata. Wczoraj również rekord pobił cover Kwiata. Na Facebooku 31 komentarzy i 50 osób lubi to. Kwiatkowski, takie miały statystyki dawniej. A dziś wszedł jego kolejny cover. Dawid. Tears in Heaven! Boże, kto pamięta to? Ja pamiętam, jak on nam to wysyłał dawno temu. Nie będę puszczać tego całego. W ogóle, z którego roku to jest? 07.06.2011, kochani. Dobra, szukamy czegoś innego. Ale trafiłam z pierwszym zdjęciem. W ogóle zdjęcia, jakie ja czasem dodawałam, są po prostu straszne. Idziemy na drugą stronę. Może tu będzie coś fajniejszego. Z Kubusiem Puchatkiem tu jest zdjęcie. Dobra, z moją siostrą to wstawimy. Ja pamiętam to zdjęcie, my to robiłyśmy mega, mega, mega dawno temu. To zdjęcie już wtedy, 2011, miało 2 lata, więc to zdjęcie było robione w 2009, kochani. Moje ręce są po prostu tutaj, jak to się nazywa, moje bicepsy, kuźwa, są wielkości zapałek po prostu. To zdjęcie ma już 2 lata. Dobrze, padam do pracy, za oknem pada. Notka masakryczna. Ale o mój Boże... Boże, ja pamiętam, jak ludzie nam wykupywali pro, bo ogólnie... O nie. Ogólnie jak się nie miało pro... Przepraszam. Ogólnie jak się nie miało pro, to mogło się chyba tam dodać tylko jedno czy dwa zdjęcia, czy coś takiego. A my naprawdę mieliśmy manię na tym punkcie i my dodawaliśmy po 3-4 zdjęcia dziennie. Jak się miało pro, to mogło się tam jakieś... Ja już naprawdę nie pamiętam, co się mogło wtedy robić, to pro było takie świetne. Ale ja na przykład nie mogłam wykupić sobie sama pro, ponieważ mieszkałam za granicą, a za granicą to trzeba było jakiegoś SMS-a wtedy wysłać z nazwą osoby. Tak, także pamiętam, ludzie mi zakupywali takie pro. Pamiętam, to zdjęcie mi się dawniej bardzo podobało. Tak, wiem, zdjęcie było. Dziś porobię jakieś, to dodam. Wróciłam z pracy, było dobrze. To brzmi, jakbym w ogóle, nie wiem, miała 3 lata i dopiero uczyła się polskiego. Choć co 5 minut ziewam. To wszystko przez Adriana i wczorajsze Tiny, ale było warto. Dziś wchodzimy z plapart.
Boże, tu jest mój profil do NK i numer mojego GG, czajcie. Da się zalogować jeszcze na GG? Działa jeszcze GG? Dajcie mi znać, czy GG jeszcze istnieje, może jakieś stare, fajne rozmowy znajdę. Czy ja znalazłam swoje stare NK? Znalazłam swoje stare NK. Ja pamiętam, z moją siostrą często wracałyśmy ze szkoły, ja ją odbierałam ze szkoły. Będą chodziłyśmy na takie małe gdzieś uliczki, gdzie nie było ludzi, zabierałam swój aparat i ona robiła mi sesję na fotobloga, pamiętam. Ja co chwilę piszę, że jestem zmęczona i że nie mam siły pisać notek. Dlaczego ludzie to lubili czytać? Boże, to ma tylko 6 fajne. Nie dziwię się. I 9 komentarzy. Znaczy był ten moment, kiedy my dopiero zaczynaliśmy być jako grupa i jeszcze nie było takiego dużego odzewu ludzi. Dopiero potem zebrało się tak, że była po prostu masakra. Naprawdę było tak dużo ludzi i nas oglądało. Jezu! Co ja znalazłam? Kwiatkowski! Jeśli oglądają to Kwiatonators, to wiedzą, że gdzieś jest ten napis intelektualista w Gorzowie. Ja jestem ciekawa, czy to Łuchu serduszko kwiat cały czas gdzieś w Gorzowie istnieje. Aż się boję czytać notki. Przed chwilą dostałam to zdjęcie od kwiata i tu dałam oczywiście intelektualisty. To, co było napisane, zostanie na zawsze koło mojego bloku. Tak się miło na serduszku zrobiło. Nawet sobie kwiat nie wyobrażasz, jak bardzo się cieszę. Uwielbiam cię, dziękuję za wszystko. Co prawda nie będzie tak jak dawniej, ale nasze rozmowy zapamiętam na zawsze. I wrócę sobie tu kiedyś za jakieś 3 lata i przypomnę sobie nasze rozmowy. Nasze teksty, niewierze, Karaiby, hipisi i escape do 4 nad ranem. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Popłakałam się po prostu. Bo wchodzę tutaj, o kućwa, 6 lat później. Czy ja już wtedy przewidziałam, że nie będzie jak dawniej? Aż się boję iść na dół i znaleźć komentarz kwiata. To Lovia, boska notka. I to Lovia jest pisane przez J. O matko. Woo! O Boże, zdjęcie w moim starym domu w Polsce. Znaczy w starym, cały czas mam ten dom, ale to jest tak stare zdjęcie. Nie mam co dodawać. Dodam jakieś stare. W domu w Polsce. Mój stary laptop. Różowy, ale... O Boże, pamiętam ten alcatelowy telefon, który miałam z klapką różowy. Każdy mi go zazdrościł, kochani. I woda smakowa. O, kogo to obchodzi, to stoi na stole. Każdy widzi. O Boże, moje biurko. Pamiętam, jak tam biurko miałam. I tam odrabiałam lekcje. O 4 się obudziłam, bo jacyś debili dali się pod oknem. Pamiętam, my mieszkaliśmy w centrum, bardzo blisko centrum. I bardzo często, niedaleko nas był pub. I po prostu zawsze, jak ludzie pijani wracali w weekendy, to dali się pod moim oknem. Czemu chodzisz do pracy? Bo chcę zarobić, żeby nie wyciągać od rodziców kasy. A mogę zapytać się, jaka praca? Pamiętam, pracowałam wtedy w pizzerii, w Pizza Hut. Ostatnia strona, na 45 wchodzę i koniec. O mój Boże! Jezus! Tak to się, kochani, wtedy zaczęło. Przepraszam, że nie patrzę w obiektyw, ale jestem tak zapatrzona w to, co ja tutaj znajduję. Ja tutaj, kochani, nie byłam chyba z kilka lat. Pisałam, dziś znowu na zakupach. Kupiłam sobie bluzkę i spodenki i oglądałam z tatą lustrzanki. Dostałam cię mega gruby katalog. Chcę namówić tatę na kupienie jej przed moim wyjazdem do Polski. Pamiętam, bardzo mi zależało, żebyśmy kupili tą lustrzankę przed wyjazdem do Polski, żebym mogła już tam robić zdjęcia, pamiętam wtedy. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam miesiąc, muszę. I pamiętam, moi rodzice to kupili jakoś przed świętami tą lustrzankę. I moje urodziny były w kwietniu i mój tata mi wtedy powiedział, że ja nie dostanę tej lustrzanki do urodzin. I ja pamiętam, wtedy powiedziałam... Czy ty sobie wyobrażasz, że ta lustrzanka przez 4 miesiące będzie leżała w szafie i ja będę żyła z tą myślą, że ten aparat tam jest, a ja nie mogę go użyć? I potem zrobiło im się głupio. Mój tata w ogóle zaczął też eksperymentować z tą lustrzanką i no, okazało się, że już wtedy dostałam. Ale byłam chyba najszczęśliwszym dzieckiem wtedy na świecie. O mój Boże! Boże, przepraszam, Daria, Dawid i cała reszta, że ja to teraz dodaję. Kwiatonators, to jest wasz idol. Ja w ogóle, mi się kiedyś chyba ktoś włamał na fotobloga i usunął te mega, mega, mega stare rzeczy, bo ja na przykład też dodałam to i piszę, kto pamięta, mega tęsknię za tym, mega, mega za wami tęsknię. I mi się zdaje, że, bo to jest 04.07. Kwiatkowski napisał, jakiego fryza mam, no nie wierzę. Boże, to było prześwietne. My mieliśmy często tak, że po prostu gadaliśmy o mega głupotach na Skype'ie i na przykład wtedy przebraliśmy się za hipisów i... Wow! Daria tu jest. Daria jaką miała nazwę? Nie, miała
Nie pamiętam, jaką Daria miała nazwę, ale Daria w tym momencie mieszka w Australii i to jest najlepsze. Nie mam pojęcia, co z dwoma innymi dziewczynami się dzieje, ale z Darią do tej pory mam kontakt, także to jest prześwietne, że znamy się od 2010 roku czy 2011, a cały czas jednak tam ten kontakt jest. To jest niesamowite w znajomościach z fotobloga. To był mój pierwszy wyjazd do Londynu, a w tym momencie tutaj mieszkam, bo to jeszcze ja wtedy tutaj nie mieszkałam, tak jakoś około 2009 rok. Jak ja wyglądam, to jest jakaś masakra po prostu. O mój Boże, pamiętam, bardzo dużo ludzi zawiniało mi różne kłamstwa wtedy, że na przykład, że tak naprawdę nie mieszkam w Anglii, że piszę tylko, że mieszkam w Anglii, żeby zdobyć lajki, że nigdy nie byłam w Londynie. Ja pamiętam, dodałam to zdjęcie i napisałam, że teraz macie dowód, bo podobno się lansuje tym, że mieszkam w UK i że nigdy nie byłam w Londynie, a tak naprawdę nie jest. I pamiętam, napisałam, ktoś się zapytał, ile kosztuje taki wyjazd do Polski. Ja napisałam, że około 500 funtów wyjdzie, czyli 2,5 tysiąca złotych, a taka lustrzanka kosztuje 430 funtów. A drugi komentarz, chwalisz się czy żalisz? To zdjęcie też pamiętam, też mega mi się podobało. Miałam taki fajny, kupiłam sobie taki top, który wyglądał bardzo amerykański i wszystkie te dziewczyny w Ameryce nosiły takie czarne kreski tutaj na te American football i ja mega dobrze chciałam taka być. W ogóle te notki nie mają sensu. Ja cały czas piszę, że dobra, wychodzę za chwilę, kupiłam sobie to i tylko tyle. Piszę tylko, co sobie kupiłam i że zaraz wychodzę, albo że jestem zmęczona. Dlaczego ludzie to czytali? Ktoś mi napisał komentarz, kici, kici. Nie. O mój Boże, Patrycja, proszę Cię, nie zabij mnie za to zdjęcie. To jest w ogóle zdjęcie pana, albo mieszkałam, nie mieszkałam wtedy w Polsce. Co jak w ogóle mi tu kawałek stanika wychodzi? Ja przepraszam za to, jak ja wyglądam. Ale taka była wtedy moda, wszystkie amerykańskie dziewczyny robiły sobie takie pineapples tutaj i zakładały sobie tutaj takie przepaski i mega krótkie shorty. Pamiętam to. Wiecie, jest masakryczne, ale bardzo je lubię, bo spadł. Już nie mogę tego czekać, jak będziemy siedziały na niej, u niej na balkonie i wyglądało, jak idzie Laskowski. Kochani, ona, to jest w ogóle, na tym już skończymy w ogóle, na tym zdjęciu, ale ja muszę, mam nadzieję, że Patrycja się nie obrazi, ale to by... Patrycja miała wielką crush na tym chłopaku. Kochanie, oni w tym momencie są zaręczeni i mieszkają w Londynie. Macie teraz w tym momencie po 16 lat i wasz crush nie zwraca na was uwagi, nie martwcie się, bo za kilka lat może naprawdę wam się oświadczy, może gdzieś będziecie mieszkać, nie wiadomo w jakim mieście, także wszystko już jest możliwe. Po tym, że Patrycja jest zaręczona z laską, już mnie nic nie zdziwi. Dobra, to na tyle, bo popłakałam się, pośmiałam i znalazłam mega śmieszne rzeczy. Jeśli chcecie, żebym dalej prowadziła tą serię fotoblogową, żeby pokazać wam, upokorzyć siebie, te zdjęcia są po prostu prześmieszne, ale mam dystans do siebie i będę wam je pokazywać. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też mieliście fotobloga. To chyba na tyle. Dajcie kciuki w górę, jeśli wam się podobało, jeśli też się uśmieliście albo się popłakaliście w pewnym momencie. I subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo niedługo vlogmas, kochani. Niedługo, kochani, vlogmas jest po prostu i nie mogę się czekać. Nie mogę się czekać. Wysyłam wam buziaki i trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!